Siema, z tej strony Agis i dzisiaj mam dla was kolejną historyjkę, więc bez owijania w bawełnę po prostu zabierajmy się do rzeczy. Jak zakładałem swoją firmę, to ogólnie było nawet niezłe wydarzenie, ponieważ wiadomo, samodzielność i tak dalej, a biorąc pod uwagę, że jeszcze jestem alkoholikiem, ale tylko wiecie, no piję jak jest okazja, a okazja jest zawsze, więc nie ma problemu. Ale tak bardziej na poważnie, to okazja była tak czy inaczej, dlatego że już po założeniu firmy zaraz mieliśmy inwestorów i tak dalej, więc postanowiliśmy się zebrać ze znajomymi i pójść wiadomo tutaj wypić coś na tą okazję, czemu nie, choćby to był soczek bezalkoholowy. Postanowiliśmy udać się do baru, który jeszcze przy okazji był znany za to, że chyba w okolicy tutaj mają najwięcej stołów bilardowych, a wiadomo, ja tutaj muszę grać w bilarda, wiadomo, to jest oczywiste. Znaczy moja obsesja z bilardem i barami wzięła się stąd, że pewnego wieczoru sobie siedzieliśmy gdzieś tam na Skype'ie, czy TeamSpeak'u, czy czymś innym i nie było co robić. Taka nocka była, ale nie było co robić, więc się po prostu nudziliśmy. No i ja ogólnie do ziomka wtedy mówię, hej, no to jak się nudzimy, no to możemy wejść, nie wiem, na wyspę gier i zagrać sobie w bilarda, no i od tamtej pory wzięło się to jakoś tak, że jak coś jest, to zawsze idziemy sobie jeszcze pograć w bilarda. A jeżeli o mnie chodzi, to jestem strasznie shitowy w tą gierkę, dlatego że czasami zapomnę jednej lub drugiej zasady, albo na przykład sam siebie zabiję kijem bilardowym, czy coś takiego, wiecie, to takie małe tutaj przestępstwa kapa. Wiadome w każdym razie jest to, że nieważne czy jest się dobrym, czy również nie, to można się świetnie pobawić, dlatego że to nie są kurwa mistrzostwa świata w bilarda, więc na pewno dam radę, także jest okej, nie jest tragicznie. No i my sobie tam siedzimy i świętujemy, nic nadzwyczajnego, jakaś tam konwersacja się ogólnie rozwija przy tym, jak ja jestem dosłownie zaraz tam 5 centymetrów oddalony od tego, żeby wybić sobie oko moim kijem od bilarda, no ale hej, zawsze jest konwersacja. Obok nas jeszcze siedział sobie taki typek tam o kulach, ogólnie wiecie, no przyszedł sobie chyba do najgorszego baru, jeżeli chodzi o placement w całym mieście, no ale respekt za to, że mu się chciało chodzić po tylu schodach. Bo tam trzeba jednak trochę tych schodów pokonać, żeby się do tego dostać, a dodatkowo, jeżeli jeszcze chcemy pójść na skróty, to musimy przejść przez najcięższą chyba, czy najwęższą ulicę na świecie, to też się znajduje w tym mieście. W każdym razie my sobie tam gramy i się upijamy z każdym w sumie, wiecie, dołkiem, którego wbijamy, kapa, no i on w sumie chyba też, no bo po to się przychodzi do baru, jeżeli się nie chcesz upijać, to nie wiem, idziesz do restauracji, tam możesz sobie zjeść, nie wiem, paczkę Doritosu. Minęło tak jakoś parę godzin, w których ja oczywiście popisywałem się przed ziomkami, ile to już w życiu nie piłem i czego nie wytrzymam, więc było naprawdę fajnie. Po jakimś czasie zdecydowaliśmy, że jednak trzeba iść do domu, dlatego że jest późna godzina, prawda, no i w bilarda też nie chcemy grać, dlatego że nam się wszystkim znudziło, wszyscy doszli do wniosku, że ja jestem najgorszym graczem, więc było jak najbardziej fajnie. Skoro już jestem najgorszym graczem, to postanowiłem wykazać się czymś innym i to akurat tego wieczoru była odpowiedzialność, więc podszedłem do tego typa z tymi kulami i się go spytałem, czy czasem nie potrzebuje pomocy, no bo wiecie, no jak tam kipał też tam przez północy jakieś drinki, to może się tam ewentualnie nie wydostać. Z nim tam też żeśmy się wdali trochę w konwersację, bo on tam się od razu pyta, no to ej chłopaki, to co tak oblewacie, o co tam chodzi, to mu wtedy potłumaczyłem ogólnie o co chodzi z tą firmą i tak dalej, co robimy i w ogóle jaka jest okazja i on powiedział, a to bardzo fajnie, w sumie to ja chciałem jeszcze chwilę zostać, ale jak wyjdziecie, to może też pójdziemy, to będę miał z kim pogadać. No i my ogólnie chcieliśmy dopilnować, żeby ten pan sobie tam bezpiecznie doszedł do domu, dlatego że jak się tam dostał, a tam była spora ilość schodów i tak dalej, to już respekt za to, ale teraz jak jeszcze taki trochę, wiecie, kipnięty jest, to żeby się tam czasami nie przewrócił czy coś, albo żeby po prostu szybciej stamtąd wyszedł, to możeśmy trochę pomogli. Pewnie teraz ktoś w komentarzach znowu zacznie taką teorię spiskową, że Agis chyba pomagał tej osobie tylko po to, dlatego że tam, nie wiem, dzień wcześniej oskamował jakieś dziecko na noże w CS-ie i chciał se tam wyprasować sumienie, lul. Oczywiście może być, no, tej części z nożem oczywiście się nigdy nie dowiemy, dlatego że nie będę sobie strzelał w kolano, XD. My sobie tam idziemy, no i żeśmy sobie znaleźli jeszcze idealny temat do rozmowy i to właśnie była tam najwęższa ulica świata i żeśmy się zastanawiali, no hehe, ciekawe co za frajer to tam postawił, nie, i co to, kto to tam planował i w ogóle jak oni mogli takie coś zrobić, lol. Po jakimś czasie w naszej formacji wreszcie doszliśmy na ten pseudodeptak, no i tam go chciałem ogólnie odstawić, dlatego że to jest takie w miarę centralne miejsce i gdziekolwiek sobie chce pójść, to może sobie pójść, czemu nie. Jak już tam byliśmy i było w zasadzie dosyć sporo miejsca, no to jeden z moich ziomków postanowił sobie zrobić taką fajną atrakcję, więc wziął obie te kule od naszego nowego tutaj przyjaciela i postanowił zrobić takiego breakdance'a. Jak można się łatwo domyślić, to żadnego breakdance'a nie zrobił, znaczy jakoś tam, nie wiem, coś tam jedną kulą machnął, a na drugiej się oparł i skończyło się ogólnie tak, że poleciał na ziemię, no a wiadomo, jako że my wszyscy jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, to zamiast mu pomóc, żeśmy tam mieli niezłą bekę z niego, nie? On się jakoś tam pozbierał, ale jeszcze jak na ziemi leżał, to ja postanowiłem oczywiście zrobić jedyną rozsądną rzecz i wiadomo, zrobić sobie z nim zdjęcie, jak leży na ziemi, no bo to jest dokładnie to, co powinno się robić, prawda? W każdym razie złapałem go za te kule, kapa, no XD, prawda? To będzie hit w komentarzach teraz, no ale złapałem go za te kule i wiesz, i oddałem te kule temu naszemu nowemu przyjacielowi, który był z nami w barze i w sumie go nie znaliśmy, ale wiadomo, skoro to są jego rzeczy, to trzeba mu oddać. No i ja ogólnie mu tam powiedziałem,
powiedziałem, że wiesz, no super, tutaj jesteś teraz na Płaskim, wiesz gdzie jesteś, to jest centrum miasta, to jest, wiesz, to jest centrala operacyjna, nie wiem kogo, tak naprawdę nazistów i tak dalej. Pewnie coś głupiego do niego powiedziałem, ale teraz dokładnie nie pamiętam już co tam było, ale w każdym razie tłumaczyłem mu, gdzie się znajduje, że to jest centrum miasta, jest bardzo fajnie tutaj. Z centrum miasta możesz się udać na koniec świata i jeszcze dalej on tam powiedział, no bardzo fajnie, dzięki, że mi pomogliście i w ogóle nawet powiedziałem, nie ma sprawy, wiesz, bo my takie fajne chłopaki jesteśmy, to nie ma problemu, naprawdę, mówisz i masz. Co złego, to nie my, na przykład, jeżeli chcesz, nie wiem, żeby ci znikły kosy w CSGO, to też z chęcią ci pomożemy, także no nie ma problemu, naprawdę. No i on tak się zabiera do tego, żeby sobie odejść od nas i pójść sobie gdzieś tam w kierunek świata, jaki sobie tam wybrał, wiadomo. No i to mnie akurat w tym momencie dosłownie zdziwiło. To, co zobaczyłem, to myślałem dosłownie, że już, nie, martwy jestem i to jest niebo. Ponieważ ten typek, tak, no wiadomo, miał kulę, więc myślałem, że jest jakoś tam, nie wiem, niepełnosprawny, może miał jakiś wypadek i to tak w formie rehabilitacji, a może to tak bardziej na zawsze, nie wiadomo. W każdym razie myślałem, że będzie się poruszał o kulach, no bo inaczej po co nosić ze sobą kulę, tak jakby to się mija z celem, prawda? Teraz jak już nikt z nas go nie trzymał i stało o własnych siłach, prawda, no to myślałem, że po prostu tak stoi i się podpiera tymi kulami, to sobie pójdzie, no ale jednak postanowił zrobić coś innego. On jednak po paru krokach zrobił coś nieoczekiwanego, czyli po prostu sobie idzie tam parę kroków, prawda, i nagle podnosi te kule w powietrze. No ja sobie w tym momencie myślę, kurde, co to jest, czy ja go uleczyłem, czy on odzyskał, nie wiem, możliwości chodzenia, czy o co chodzi. Podnosi te kule tak, żebyście wiedzieli o co chodzi, tak 90 stopni od klatki piersiowej w takim kącie prostym, czyli ma skierowane je tak jakby do przodu i tak zaczyna sobie chodzić i wydaje jakieś dziwne dźwięki. Jakoś tak zaczął mruczeć w stylu tak, czy coś takiego, nie mam pojęcia, w każdym razie zaczął tak chodzić po prostu gdzieś tam do przodu, nie wiem co on tam robił, może badał okolice, przynajmniej szukał bomby gdzieś tam pod chodnikiem, nie mam pojęcia, ale w każdym razie właśnie w ten sposób poruszał się do przodu, co naprawdę w tym momencie mnie to zdziwiło, musicie zrozumieć o co chodzi, nie? Że byłem taki lekko przypity wtedy, nie, no i wiecie, nagle macie tutaj typa, gdzie myśleliście, że on jest niepełnosprawny, a on zaczyna tutaj nagle chodzić jak jakiś pieprzony Robocop. Ja miałem z tego naprawdę niezłą bekę, prawda, i zacząłem się tam chichrać i się dziwić o co chodzi, dlatego że on dosłownie wydając takie dziwne dźwięki, po prostu sobie szedł gdzieś tam do przodu, wybrał sobie jakiś cel, nie wiem, może szukał jakichś min tam pod chodnikiem, czy co, nie wiem co to było, ale naprawdę niezła akcja. Może próbował rozbroić bombę na mapie Dezus, a swoją drogą, jeżeli wiecie o co chodzi z mapą Dezus i bombą i tak dalej, to prawdopodobnie gracie naprawdę już dużo czasu w Counter-Strike'a, więc macie serdeczne pozdrowienia ode mnie. A propos pozdrowień, to ja się teraz dowiedziałem, że moi widzowie chodzą do różnych stron, na przykład jakieś kwejki i tak dalej, i piszą, żeby pozdrowili widzów Agisa, a kwejk później odpisuje, że pozdrawia widzów Agisa czy Agisa, więc ja też pozdrawiam, żeby nie było to, tak muszę to zrobić, żeby było, wiecie, serdeczne. A jak oczywiście wiadomo, to ja jestem najbardziej serdecznym youtuberem na tej platformie, dlatego jak najbardziej muszę chyba zacząć żebrać, wiecie, jedna łapka równa się plus jeden serdeczności, czy coś takiego, nie wiem, taką akcję jeszcze zrobię na mojej nowej stronie Patronite, którą założę, kapa. Teraz sobie jeszcze przypomniałem na właśnie temat Patronite'a i tak dalej, tam mam jeszcze taki filmik czy dwa, które chcę na ten temat zrobić, ale to jak najbardziej na później, także jeżeli kojarzycie takiego youtubera, który teraz założył sobie stronę Patronite, ponieważ był youtuberem i jego rodzice go wyeksterminowali, to jeszcze na ten temat porozmawiamy. Tylko żeby było jasne, jeżeli ja bym miał dziecko, które założyłoby sobie dobrowolnie Patronite'a, to również albo wyeksterminowałbym to dziecko z domu, albo spaliłbym dom, ponieważ nie widzę tutaj innego wyjścia. A jeszcze wracając do naszej historyjki, jeżeli chcecie wiedzieć, jak dokładnie się to zakończyło, to nie było tam żadnych fajerwerków, po prostu on tak zaczął chodzić i chodził tak przez naprawdę długi, długi czas, dlatego że byliśmy wtedy na takim deptaku, a tam jednak, no, widoczność jest dosyć dobra, więc obserwowałem go przez dobre 300 metrów. Więc po prostu mieliśmy straszną bekę z tego, że ten typek dosłownie tak się sztachnął mocno, że będąc pełnosprawnym człowiekiem, załatwił sobie kulę, nie wiadomo skąd, może to były jego, może po prostu lubi zbierać takie rzeczy i później chodził jak jakiś pieprzony Robocop. W każdym razie tym akcentem zbliżamy się już do końca tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to bardzo fajnie, dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dnia, żegnam się z wami, cześć!